Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Komisja Wenecka kończy dziś swoją wizytę w Warszawie. Z kolei w Parlamencie Europejskim w Strasburgu po raz drugi odbędzie się debata na temat sytuacji w Polsce. Zabiegali o nią głównie liberalno-lewicowi europosłowie z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziś przedstawiciele Komisji Weneckiej zaplanowali spotkania w Kancelarii Premiera oraz Trybunale Konstytucyjnym. Sześcioro sędziów Trybunału wybranych w tej kadencji oświadczyło, że nie spotka się z wysłannikami Komisji, która chciała im poświęcić tylko kwadrans. Sędziowie wskazują, że Komisja zignorowała ich głos w sprawie grudniowej ustawy o Trybunale. Podkreślają równocześnie, że utracili zaufanie do Komisji Weneckiej, która przedstawia bezpodstawne, stronnicze i niekorzystne dla Polski opinie. Wczoraj z Komisją Wenecką spotkali się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele Sądu Najwyższego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Miało charakter typowo roboczy. Omówiliśmy pewne kwestie, natomiast zdaje się, że nic istotnego nie wniosło z tej racji, że wszystkie te wątki były poruszane zarówno ze strony Komisji Weneckiej, jak i ze strony Ministerstwa już na innych spotkaniach. Na innym szczeblu, można powiedzieć. Mówił po spotkaniu szef gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości Michał Woś. W Sejmie delegacja Komisji Weneckiej rozmawiała z przedstawicielami dwóch sejmowych komisji sprawiedliwości oraz ustawodawczej, które pracują nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Odnośnie samej ustawy, to z mojej strony padło zapewnienie, że zarówno postulaty opozycji, jak i Komisji Weneckiej zostały zasadniczo zrealizowane, a pewne modyfikacje również nastąpią podczas prac nad przyszłą ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. W trakcie spotkania w Sejmie doszło do incydentu, wtargnęły na nie posłanki Nowoczesnej i próbowały je zdominować. Ostatecznie zakłopotana Komisja Wenecka zgodziła się na oddzielne spotkanie z opozycją. Komisja Wenecka jest tylko organem opiniodawczym. Polska jest państwem suwerennym i warto, żeby o tym wszyscy pamiętali. Tymczasem sytuacja w Polsce będzie po raz drugi tematem debaty w Parlamencie Europejskim. Zdecydowali o tym przedstawiciele frakcji HDK-ów, do których należy Platforma Obywatelska i PSL, oraz socjalistów, do których należy SLD. Decyzję poparli też liberałowie, zieloni i komuniści. Europarlamentarzyści mają zastrzeżenia m.in. do nowych ustaw medialnej, antyterrorystycznej i o służbie cywilnej. Nie podobają się im też prace prowadzone w celu ochrony Puszczy Białowieskiej. Frakcje przygotowały rezolucję, w której wzywają Komisję Europejską do dokładnego zbadania zmian w polskim prawie. Głosowanie nad dokumentem odbędzie się jutro. W debacie w Strasburgu z ramienia polskiego rządu uczestniczyć będzie tylko wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Polska jest tutaj doskonałym chłopcem do bicia. Nie mam wątpliwości, że wszystkie sprawozdania z wizyt Komisji Weneckiej i przedstawicieli Eurolandu będą tam relacjonowane od rana do wieczora. Instytucje europejskie coraz rzadziej zajmują się sprawami istotnymi dla poszczególnych państw, poświęcając czas na polityczną i ideologiczną walkę. Polska bowiem jest z jednego bardzo ważnego punktu widzenia problemem dla Unii Europejskiej, dlatego że w Unii Europejskiej przede wszystkim duże wpływy mają środowiska liberalno-lewicujące. Premier Beata Szydło rozpoczęła spotkanie z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Rozmowa dotyczy przygotowań do nieformalnego unijnego szczytu w Bratysławie. Przewodniczący Rady Europejskiej przed piątkowym spotkaniem w Bratysławie w ramach konsultacji rozmawia ze wszystkimi przywódcami państw Unii Europejskiej. Nieformalny szczyt zdaniem Donalda Tuska nie będzie dotyczył strategii negocjacyjnej w związku z Brexitem, lecz przyszłości wspólnoty i wyzwań, jakie przed nią stoją. Szef Rady Europejskiej wskazał, że w agendzie rozmów znajdą się m.in. bezpieczeństwo, ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej, terroryzm i przyszłość gospodarcza wspólnoty. Od ważnych reform Unii Europejskiej domaga się Polska oraz państwa Grupy Wyszehradzkiej. Mamy szczegółowe rozwiązania, mamy pomysły. Mówimy o tym, że Komisja Europejska nie powinna zajmować się polityką, ale powinna zajmować się tym, co określono w traktatach. Warszawa otwarcie mówi o potrzebie zmiany unijnych traktatów. Polska prezentuje też jasne i twarde stanowisko w sprawie kryzysu migracyjnego. Ten poważny kryzys należy rozwiązywać tam, gdzie on się rodzi, poza granicami Unii Europejskiej.
Europejskiej. Chcemy wzmocnienia granic zewnętrznych, chcemy wzmocnienia pomocy humanitarnej. W nieformalnym spotkaniu w Bratysławie nie będzie uczestniczyć Wielka Brytania. Sejm rozpoczyna dwudniowe posiedzenie. Dziś się zajmie się m.in. projektem tzw. małej ustawy o innowacyjności, a także nowelizacją przepisów o grach hazardowych. Posłowie omówią też zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sejm zajmie się rządowym projektem tzw. małej ustawy o innowacyjności. Przewiduje ona m.in. zachęty podatkowe dla innowacyjnych firm, a także ułatwienia proceduralne. Projekt wydłuży z 3 do 6 lat okres, w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Poruszana zostanie także kwestia nowelizacji ustawy o grach hazardowych. Rządowy projekt ma doprowadzić do zmniejszenia szarej strefy w grach hazardowych, zwłaszcza w obszarze gier na automatach i w internecie. Przepisy przewidują możliwość blokowania dostępu do nielegalnych stron internetowych oraz utrudnianie wykonywania płatności na rzecz podmiotów oferujących nielegalne gry hazardowe w internecie. Posłowie zajmą się też obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przewiduje ona, że środki na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w szkołach mają pochodzić nie z subwencji oświatowej, ale z dotacji celowej budżetu państwa. Pod projektem zebrano ponad 340 tysięcy podpisów. Rolnicy otrzymają zaliczki dopłat bezpośrednich. Ich wysokość wyniesie aż 70%. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ruszy z wypłatami 17 października. Uruchomienie wypłat zaliczek ma pomóc w złagodzeniu trudnej sytuacji rolników. Muszą się oni zmagać z trudnościami, m.in. na rynku owoców i warzyw, zboża, mięsa oraz mleka. Gospodarze dzięki zaliczkom będą mogli ustabilizować sytuację finansową gospodarstw oraz spokojnie planować pracę i inwestycje. W poprzednich latach płatności bezpośrednie były wielokrotnie realizowane z dużym opóźnieniem, przez co rolnicy popadali w długi. My nie chcemy, żeby rolnicy dalej zaciągali długi kredyty. Pragnę też zaznaczyć, że w okresie zimowym, późno-jesiennym są tańsze nawozy, są tańsze pewne produkty, które rolnicy korzystają i dlaczego ci rolnicy mają tego taniej nie kupić? To się im będzie zdecydowanie opłacać. My musimy wyjść naprzeciw rolnikom tyle, ile możemy. Podkreślał w programie Polski Punkt Widzenia prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniel Obajtek. Zaliczki będą dotyczyły wszystkich 17 rodzajów dopłat bezpośrednich. Ich wypłata ruszy w połowie października. Zaliczki trafią do wszystkich rolników, niezależnie od wielkości gospodarstw. Gospodarze nie będą musieli w tej sprawie składać żadnych dodatkowych wniosków. My zrobimy wszystko, żeby wypłacić w ciągu miesiąca czasu około 9 miliardów złotych. To jest niebywały wysiłek dla nas, niebywały wysiłek dla informatyki, niebywały wysiłek dla wszystkich pracowników biur powiatowych. Ale moi pracownicy biur powiatowych zdają sobie z tego sprawę, że są dla rolników. Prawo do dopłat bezpośrednich ma ponad 1 340 000 polskich rolników. Walczymy o przetrwanie. Pod takim hasłem w Warszawie protestowali wczoraj sadownicy. Producenci owoców narzekali na ceny skupu jabłek oraz domagali się od rządu interwencji w tej sprawie. Na niską cenę jabłek ma wpływ rosyjskie embargo, ale także wyjątkowy w tym roku urodzaj tych owoców. Za kilogram jabłek sadownicy otrzymują w punktach skupu nawet poniżej 15 groszy. Dla sadowników obecna sytuacja to walka o przetrwanie. Większość sadowników boi się o swoją sytuację ekonomiczną na tyle, że boi się bankructwa po prostu. Obecne ceny nie pokrywają nawet kosztów produkcji. Koszt produkcji kilograma jabłka to jest od 80 groszy do złotówki, kiedy obecnie jabłko na tak zwany eksport skupowane jest po 50-60 groszy. Czyli nie pokrywa to nawet kosztów produkcji. Rosja jest największym importerem jabłek na świecie. Dla polskich sadowników Rosja była największym rynkiem zbytu. Przed wprowadzeniem rosyjskiego embarga Polska sprzedawała do Rosji około 900 tysięcy ton jabłek rocznie. Protestujący sadownicy domagali się wczoraj od rządu oraz resortu rolnictwa zmiany charakteru sankcji wobec Rosji, tak by była możliwa sprzedaż jabłek do tego kraju. Jeśli nie byłoby to możliwe, proponowali wprowadzenie specjalnych rekompensat dla producentów.
Resort rolnictwa, odnosząc się do żądań sadowników, poinformował, że rząd wspomoże wszystkich poszkodowanych przez rosyjskie embargo. Część rolników, która przekaże bezpłatnie jabłka na cele społeczne, dostanie rekompensatę. W ten sposób zmniejszy się ilość jabłek na rynku i ich producenci będą mogli uzyskać wyższe ceny. Jednocześnie pomoc ma płynąć do sadowników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych. Najtrudniejsza sytuacja jest w tak zwanym zagłębiu produkcji jabłek, czyli rejonie grójeckim. W Polsce pracuje blisko 4000 asystentów rodziny. To jednak wciąż za mało, biorąc pod uwagę, że w 178 gminach nie ma ani jednej osoby wykonującej ten zawód. Wczoraj z asystentami rodziny spotkała się minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Asystent rodziny to nowa profesja funkcjonująca na mocy ustawy z 2011 roku. W Polsce w zawodzie pracuje ponad 3800 osób. To mało, biorąc pod uwagę, że w kraju jest 2478 gmin. Jak podkreśla minister Elżbieta Rafalska, głównym zadaniem asystenta jest prowadzenie indywidualnej pracy z rodziną, która zmaga się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Rolą asystentów rodziny, podkreślam to wyraźnie, jest wspieranie rodziny. Jest działanie profilaktyczne, na pewno nie działanie kontrolne, działanie ingerujące w samodzielność rodziny. Chciałabym, żeby samorządy doceniały rolę asystentów rodziny, ale też dobrze rozumiały ich zadania. Szefowa resortu uczestniczyła w 5. ogólnopolskim zlocie asystentów rodziny w Gdyni. To właśnie w tym mieście lokalny samorząd jeszcze przed wprowadzeniem ustawowych rozwiązań w sprawie asystentów rodziny realizował swój autorski program. Chciałabym, żeby samorządy rzeczywiście zatrudniały asystentów rodziny. W większym wymiarze zatrudniały je na stałe umowy, a nie w innych czasowych formach zatrudnienia, żeby doceniały ich rolę i dobrze tą rolę rozumiały. Z danych, jakimi dysponuje ministerstwo, wynika, że efektywność pracy asystenta rodziny wynosi 45%. Niepokojący wydaje się jednak fakt, że 30% rodzin rezygnuje z pomocy, nie widząc możliwości współpracy. Kolejnym problemem są niskie zarobki asystentów. Decyzje o sposobie zatrudnienia i wynagradzania leżą jednak po stronie samorządów. Ministerstwo wspiera zatrudnienie asystentów rodziny. W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel 60 milionów złotych i w naszych tych propozycjach właśnie preferujemy zatrudnienie stałe. Prokuratura Regionalna w Warszawie bada 40 spraw dotyczących reprywatyzacji w stolicy. Wśród nich jest 19 śledztw wcześniej umorzonych, jedno zawieszone i 20 spraw zakończonych odmową wszczęcia śledztwa. Zespół składający się z 11 prokuratorów został powołany na początku września. Ma zająć się zbadaniem postępowań prowadzonych w warszawskich prokuraturach od początku 1999 roku do 30 sierpnia 2016 roku. Są to sprawy, które zostały zakończone decyzjami o odmowie wszczęcia, o umorzeniu lub zawieszeniu postępowania. Przedmiotem badania są sprawy składające się łącznie z 84 tomów akt głównych oraz załączników do akt. Na polecenie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, powołano łącznie 3 zespoły prokuratorskie do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Poza zespołem w Warszawie, prokuratorzy we Wrocławiu badają sprawy dotyczące niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych oraz wyłudzenia. Do Wrocławia zostało przekazanych w sumie 9 postępowań. Między innymi badana jest prawidłowość działania funkcjonariuszy publicznych z Biura Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy czy z Ministerstwa Finansów. Postępowania dotyczą różnych okresów. Opracowanie sprawozdania z lustracji planowane jest na 29 września 2016 roku. To były informacje dnia, kolejne wydanie w południe, a teraz prognoza pogody z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Na Pomorzu, Mazurach i na Podkarpaciu zachmurzenie małe. W północnych i środkowych regionach zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. W pozostałej części kraju przeważnie bezchmurne niebo. Na termometrach od 23 stopni na Pomorzu do 30 stopni w rejonie Szczecina.
powieje słaby wiatr ze wschodu i północy. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1019 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.